Cześć, z tej strony Marcin, witam Was na moim kanale i zapraszam Cię na recenzję myszki od firmy TT eSport by Thermaltake Teron Plus, czyli nowa wersja, bardziej powiedzmy futurystyczna wersja Terona, bardzo dobrej myszki, powiedziałbym, że wręcz świetnej, zdecydowanie jednej z najbardziej udanych w ofercie TT eSports. Następca między innymi ma troszeczkę zmienioną powłokę, ma inny sensor, już najwyższy sensor laserowy Avago 9800, zapewniający DPI do 8200, więc naprawdę sporo. Ale mniejsza z tym DPI, ponieważ takiego nikt nie korzysta, ważna jest dokładność, a dokładność ten sensor zapewnia przy każdej rozdzielczości. Poza powłoką, poza sensorem mamy też Bluetooth, dzięki czemu ta myszka może się połączyć z naszym telefonem, smartfonem czy tabletem i na bieżąco możemy ściągać z myszki statystyki naszych kliknięć, ruchów i inne ciekawe rzeczy. Zobaczycie wszystko w tej recenzji, a cenę myszki oraz poprzedniego Terona sprawdzicie w opisie filmu. Zaczynamy! No dobrze, przed nami myszka TT eSports by Thermaltake Teron Plus, czyli ulepszona, unowocześniona wersja znanej i lubianej przeze mnie myszki Teron. Sam Teron ode mnie dostał bardzo wysoką ocenę, tam był troszkę niższy sensor, bo Avago 9500, zapewniający 5600 DPI. Tutaj już mamy laserowy sensor Avago 9800, czyli najbardziej ceniony na rynku. Sensor laserowy zapewniający DPI nawet 8200. Oczywiście takie wysokie nie jest nikomu potrzebne, natomiast chodzi tutaj o precyzję. O precyzję przede wszystkim też przy niższych DPI, którą sobie dzisiaj między innymi sprawdzimy w tym teście. Warto też wiedzieć, że ta myszka posiada łączność Bluetooth 4.0, do czego zobaczycie w dalszej części recenzji. Oczywiście mamy przełączniki Omrona japońskie, zapewniających kilka milionów kliknięć oraz 32-bitowy procesor ARM zarządzający tą myszką. Co do samej struktury tutaj korpusu, jak widzicie, tworzywo to jest błyszczące, natomiast nie do końca, ponieważ jak się przyjrzycie, mamy też takie jakby wtopione drobinki. Troszkę to wygląda, jakby to było malowane proszkowo, a następnie polakierowane. Przynajmniej tak mi się to kojarzy. Tak więc nie jest to taka typowa błyszcząca mycha z takiego tandetnego, błyszczącego plastiku i przez to też ona się tak bardzo nie brudzi, jakby się to mogło wydawać. Jeśli się jej przyjrzymy, zobaczcie, od przodu, od tyłu, a także od góry, widzimy, że ta myszka nie posiada profilowań. Jest to więc myszka uniwersalna, czyli mamy chociażby punkt do Counter-Strike'a, ponieważ dzięki takim kształtom bardzo dobrze się przesuwa tak w lewo, jak i w prawo. Co do wielkości myszki, jest to myszka dość duża, nawet do mojej dość dużej dłoni jest wystarczająca. Mam jeszcze zapas tutaj na przyciskach głównych, więc możemy używać pełnym chwytem, możemy też claw gripem, no i też fingertipem dałoby radę bez problemu. Do przełączników głównych pracują tak, czyli dość cicho. I reagują aż tutaj, aż tu, zobaczcie, aż do tego miejsca za przełączniki praktycznie, to jest wręcz niesamowite, czyli cały tutaj przycisk na tej powierzchni reaguje. Nieważne jakim cudacznym chwytem ją chwycimy, czy z przodu będziemy klikać, czy z tyłu, to nie ma z tym problemu. Następnie mamy rolkę, która jest całkiem fajna, ma tutaj gumowaną obwódkę z takimi wzorkami, jak widzicie, dzięki czemu palc się nie ślizga. Jak dla mnie ta rolka chodzi o drobinkę za luźno, nie wiem, czy to jest wynik już wielu testów, czy po prostu ten model tak ma, podejrzewam, że tak ma, bo te rolki się tak szybko nie wyrabiają. Ja wolę osobiście troszeczkę bardziej stawiające opór rolki, natomiast używanie jej nie było też czymś nieprzyjemnym, całkiem dobrze się z niej korzysta. Oczywiście rolka działa jako przycisk i działa tylko w dwóch wymiarach, czyli przód, tył. Następnie mamy przełącznik DPI wyżej, niżej. Mamy też wskaźnik DPI, zobaczycie za chwilkę, jak ją podłączę. Po stronie prawej mamy dodatkowy przycisk, programowalny oczywiście,
i dwa przyciski pod kciukiem, które dostępne są dość dobrze, ponieważ jeśli trzymam kciuk w ten sposób, do tego nie ma problemu, a do drugiego muszę małą gimnastykę zrobić, ale też jest w porządku. Jak klikają, słyszycie. Dobrze, wyklikane są. Jeśli myślicie, że to by było na tyle, to jeszcze nie. Natomiast zobaczcie, cała myszka jest po prostu z tego tworzywa, które jednocześnie stawia dość dobry opór. Po prostu nasze palce się, nasza dłoń się do tego przykleja. Więc chwyt jest naprawdę dobry, naprawdę pewny. Nie jest to takie śliskie tworzywo, jakby mogło wyglądać przez to, że jest na wysoki połysk. Bardzo dobrze się dłoń do tego trzyma. Odwracamy mychę i co widzimy? Ślizgacze niewielkie, ale bardzo dobrej jakości. Następnie mamy przyciski, przełączniki. Ten służy do zmiany profili, ten służy do zmiany częstotliwości próbkowania, czyli po prostu nie musimy wchodzić w program, wystarczy, że sobie klikniemy. Mamy też przycisk lock, który po prostu blokuje nam te tutaj funkcje. No i ostatnia rzecz jest ukryta tutaj. Jest to, moi drodzy, nic innego jak 5 ciężarków krytych. Zobaczcie, możemy tą myszkę sobie dociążyć albo wszystkimi, albo częściowo. Powiem Wam, że nawet bez tych ciężarków, jak dla mnie jest w porządku, z ciężarkami też fajnie się z niej korzysta. Natomiast myszka sama w sobie ma też dobrze rozłożony środek ciężkości w okolicach tego miejsca, więc bardzo dobrze, bardzo płynnie się nią steruje, przesuwa po podkładkach. Teraz czas na ważenie zawodnika. Na początek bez ciężarków mamy 101 gramów, więc myszka takiej wagi średniej. I dokładamy, pewnie ze 20 będzie więcej, no 28. 128 z ciężarkami, więc już w tym momencie wszystko wiemy. Jak dla mnie waga bardzo dobra, nawet bez ciężarków. Jak ktoś lubi trochę cięższe, to polecam też je zamontować. I tak jak Wam obiecałem, czas na prezentację podświetlenia myszki. Na początek w barwach Titi, czyli kolor czerwony. Jak przełączamy sobie profile, jak widzicie, zmienia nam się podświetlenie. Podświetlana jest rolka, logo TT eSports i trzy takie bardzo ładnie wyglądające elementy od spodu. Jak widzicie, przełączanie tym tutaj przełącznikiem zmienia nam profile. Natomiast jak sobie zablokujemy, ok, jest blokada, to nie możemy tego zmienić. I właśnie do tej funkcji to służy. I druga rzecz, czyli wyświetlacz DPI tutaj. I mamy tak, mamy 0 podświetlenia, jedno na dole, jedno na górze i 2. Czyli możemy sobie łatwo tutaj zaprogramować 4 wartości. Oczywiście 16 milionów ponad kolorów do konfiguracji, możemy dowolne sobie ustawić. Możemy też, jak widzicie, robić sobie efekt oddychania chociażby, żeby to nam ładnie wyglądało, chociażby podczas grania w ciemnym pokoju. Moim zdaniem podświetlenie jest świetne. Zobaczcie, jak zgasimy to fajne na podkładce czy na blacie zostawia takie widmo. No dobrze, bierzemy się za konkrety, czyli testy syntetyczne myszki. Sprawdzimy najpierw częstotliwości próbkowania. Na początek 125 Hz. Sprawdzamy w programie. Nie ma problemu. Przestawiamy na 250. Jak najbardziej jest. 500. OK. I maksymalna 1000 Hz. Też bez problemu osiągnięta. Tak więc to mamy za sobą. A teraz sprawdzimy precyzję myszki. Będą to 4 wartości. 400, 800, 1600 oraz maksymalna. Na początek 125 Hz. Sprawdzamy interpolację. No dobrze, sprawdzamy. 400. Linia pełna, więc brak interpolacji. 800. Idealnie. 1600. Nadal gruba kreska i 8200. No, przy 125 Hz po prostu za duża rozdzielczość na pomiar. Widać, że są przerwy. Tak więc z maksymalnej byśmy przy tak niskim próbkowaniu nie korzystali po prostu. Nie ma sensu. Teraz przeskoczymy już sobie na 500, bo na 250 rzadko gramy. Dlatego zobaczymy 500. Obniżymy sobie znów na 400 i sprawdzamy. 400 było ok. 800 ok. 1600 świetnie.
i 8200 przy 500 Hz, już rewelacyjny wynik. Oczywiście nadal utrzymuję, że tej rozdzielczości nikt nie użyje, bo po co taka wysoka rozdzielczość w myszce. I 1000 Hz, czyli najczęściej wybierana przez graczy. Sprawdzamy. Nie podejrzewam, żeby były jakieś problemy. 1600 i 8200. Super precyzja przy 1000 Hz. Więc to na tyle, jeśli chodzi o VMouse Benchmark. Teraz jeszcze Paint. Rozdzielczość 800 dpi. Gruba kreska, świetnie. Nie gubi myszka żadnych pikseli. Precyzja ruchu bardzo dobra. Góra dół również. Jak dla mnie za niskie dpi, zrobimy teraz na 800. Ok, jest 800, 1000 Hz. Nawet szybkie ruchy nie powodują gubienia pikseli. Bardzo duża precyzja ruchu. Żadnej akceleracji wstecznej, żadnych niepokojących zjawisk. Teraz mamy 1600. Dobra, przy szybkim ruchu żadnych ubytków, brakujących pikseli. Świetnie. Precyzja już troszeczkę spada, ponieważ te ruchy są bardziej dynamiczne, jak na tą rozdzielczość ekranu, czyli Full HD. Dobra, jest ok. I teraz maksymalna 8200. Ciężko coś będzie pewnie już tutaj. No zobacz, jak kursor śmiga. Ciężko narysować w ogóle prostą kreskę w miarę na takie rozdzielczości. Nawet mi to ciężko w opcję trafić. Natomiast widzimy, że nie ma żadnych ubytków pikseli. Ruch tu już nie będzie precyzyjny, ponieważ kursor lata jak szalony. No właśnie, tylko tak poglądowo. Natomiast w dalszym ciągu, jak trzymam i robię ruchy, to jest dokładnie tak, jak chcę. Czyli precyzja po prostu przy każdej rozdzielczości od najniższej aż do 8200. Aż tylko szybko przy 500 Hz sprawdzimy. Rewelacja, moi drodzy. Na 500, na 1000 możemy grać sobie spokojnie. 800, dynamiczniej. Bardzo duża precyzja kursora. A jednak co Avago 9800? To Avago 9800. Nie bez powodu okrzyknięty najlepszym sensorem laserowym na rynku w myszkach. Jest raczej umieszczany w droższych tylko myszkach. Natomiast jak widzicie, jest to sensor po prostu wart do płacenia kilkudziesięciu złotych więcej. Teraz, moi drodzy, samo oprogramowanie, jak to wygląda. Mamy 5 profili na górze. Oczywiście każdy profil to inne podświetlenie, jak widzicie, to nam się zmienia. Mamy tutaj tryb normal i tryb battle, gdzie jak widzicie, powinno nam się zmieniać podświetlenie w trakcie akcji. Mamy przypisywanie funkcji do przycisków, czyli wybieramy przycisk, wybieramy funkcję jak tiki, możemy nagrać makra sobie. Mamy pojedyncze przyciski, różne funkcje, uruchomienie programu, makro key, następnie opcje podświetlenia, czyli wybieramy sobie element ten, ten, albo elementy boczne, wybieramy kolor, apply i nam się zmienia. I ostatnia rzecz, performance, bardzo rozbudowana, mamy 4 wartości dpi, jak widzicie możemy sobie tutaj ustawiać od 50 dpi, do 8200 na 4 skokach. Prędkość dwukliku, prędkość kursora, prędkość rolki przewijania, częstotliwość próbkowania. Do gry polecam 500 i 1000. Najlepsze efekty, wtedy największa precyzja sensora oraz lift off control, czyli ustalamy, jak oderwiemy tą myszkę troszeczkę od podkładki, jak daleko nam będzie ona łapać. To jest kwestia dosłownie kilku milimetrów, ale możemy ją unieść troszeczkę, jak widzicie. Kursor się przesuwa, pomimo że myszka nie dotyka podkładki.
Tak jak Wam mówiłem na początku recenzji, myszka posiada Bluetooth. Do czego? Mamy specjalną aplikację, możemy sobie sparować to. Zobaczcie, aplikacja wygląda w ten sposób. Mamy wybór kilku aktywności, mamy też potem jakby wyciąg z naszej aktywności, możemy zobaczyć listę. No i odpalamy sobie aktywność, chociażby FPS-y, Start Activity. I jeśli teraz sobie gramy, zobaczcie, co się będzie działo. Aplikacja zlicza nam kliki, przebyty dystans i tak dalej. I pokazuje nam po prostu jakieś statystyki z tych naszych gier, rozgrywek. Zlicza nam też tutaj liftoff, czyli jak podnosimy myszkę, ale sensor jeszcze nie traci kontaktu z naszą podkładką. Czyli mogą to być po prostu takie statystyki treningowe, powiedzmy, jak chcemy doskonalić po prostu swoją grę. Zobaczcie, klikamy szybko, to włącza nam się taki Nitro właśnie. Możemy tutaj sobie różne statystyki odblokowywać. Następnie mamy kolejny licznik. Nitro to do poruszania się myszką. Widzicie, szalejemy myszką, to nam tutaj to rośnie. Więc tak to wygląda dla mnie, po prostu gadżet. Ktoś może z tego skorzystać, ale nie musi. Aplikacja jest na iOS-a i na systemy Android. Ok, moi drodzy, pora szybciutko podsumować. Pod względem wykonania myszka naprawdę dobrej jakości, pomimo tej błyszczącej powłoki nieźle. Myszka jest wygodna, dobrze wyprofilowana, dłoń trzyma się jej dobrze. Mamy też dodatkowe ciężarki, dzięki temu możemy ją sobie dociążyć. Tak więc jakość wykonania, komfort na piątkę z plusem. Sensor, oczywiście sensor jest przetestowany już w wielu myszkach, sprawdzony, po prostu pewniak. Avago 9800 zapewni Wam świetną precyzję przy każdej rozdzielczości. Testy syntetyczne i testy w grach to potwierdziły. Tak więc po prostu na chwilę obecną lepszego sensora laserowego ciężko szukać na rynku. Funkcje smart. No cóż, jak dla mnie jest to gadżet. Rzecz może i fajna, natomiast dla mnie osobiście mało przydatna. Oczywiście nie zmienia to faktu, że może to rozwiązanie znaleźć grono swoich zwolenników, osób, które chętnie będą śledziły sobie takie statystyki i na ich podstawie chociażby sprawdzały, czy zrobiły jakieś postępy w danej grze. No i co do ceny tej myszki, w tej chwili jest jeszcze troszeczkę zawyżona. Ta myszka mogłaby kosztować o jakieś 50 zł mniej. Jeśli tak się stanie, będzie to naprawdę już rewelacyjny stosunek jakości do ceny, chociaż nawet w tej chwili, jeśli ktoś chce naprawdę dobrej, solidnej myszki ze świetnym sensorem i jeszcze dodatkowymi funkcjami, to myślę, że Teron Plus jest wart polecenia. Pamiętajcie, że ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Jeśli film Wam się spodobał, to subskrybujcie, polecajcie znajomym. Na dzisiaj pozdrawiam Was, cześć!